Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On mu odpowiedział: usłyszałem głos twój w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci odpowiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadza nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiaży ci głowę, a ty zmiażesz mu piętę. Mężczyzna dał swojej żonie na imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Gród jego wznosi się na świętych górach. Umiłował Pan bramy Syjonu bardziej niż wszystkie namioty Jakuba. Wspaniałe rzeczy głoszą o Tobie, miasto Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. O Syjonie powiedzą: każdy człowiek narodził się na nim, a Najwyższy sam go umacnia. Pan zapisuje w księdze ludów, oni się tam narodzili. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Alleluja, 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 alleluja. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary.
Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego i Jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wczoraj podczas pielgrzymki piekarskiej pięknie o Maryi mówił arcybiskup Grzegorz Ryś podczas swojej homilii. Jest w internetach, w tych czeluściach internetu, można do tego wrócić, proszę sobie odsłuchać. Polecam, naprawdę fantastyczne kazanie. Maryja, Matka Kościoła. Pierwsze czytanie, myślę, ważne, bo tak nie umieliśmy się zdecydować, bo tylko jedno miało być, czy ma być pierwsze, czy drugie. Najlepiej będą oba. Pierwsze czytanie jest o tyle istotne, że Maryja jest typem nowej Ewy. Ona jest nową Ewą. Zobaczcie ten obraz z Księgi Rodzaju, o czym zresztą wczoraj piękny obraz, kiedy Ewa podaje owoc Adamowi. Owoc, który był owocem śmiercionośnym. Owoc, który przyniósł na świat śmierć, cierpienie i ból. Kobieta, antytyp Maryi, Ewa, podaje Adamowi owoc. A Maryja jest nową Ewą. Jest nową Ewą. Jest tą, która podaje nam owoc swojego łona. Jezusa. Jest to owoc życia, owoc radości, owoc sensu, owoc przezwyciężania trudności, owoc, który jest owocem prawdziwie rajskim. Maryja, typem nowej Ewy. I to czytanie drugie, które pokazuje nam miejsce Maryi w Kościele. Ksiądz Grzegorz Ryś wczoraj podczas homilii, przepraszam, że tak się na nim opieram, ale tak mi to zostało. Pięknie mówił właśnie o roli Maryi w Kościele. I mówił, że podczas Soboru Watykańskiego II był taki pomysł, żeby o Maryi w ogóle stworzyć osobny dokument. Tak? Te dokumenty soborowe poruszają różne tematy związane z nauczaniem Kościoła i tak dalej, i tak dalej. I był taki pomysł, żeby zrobić osobny dokument o Maryi. Ale ostatecznie ojcowie soborowi, i to jest takie, myślę, istotne, umieścili w Konstytucji o Kościele, 8 rozdział to jest właśnie rozdział o Maryi. Zobaczcie, oni umieścili naukę o Maryi właśnie w dokumencie o Kościele. Bo Maryja jest obecna w Kościele. Ona modli się razem z nami. Ta nasza pobożność maryjna to nie jest taka pobożność, że teraz Matka Boża tak, nie, a Pan Jezus to gdzieś tam z boku. Nie. Kiedy patrzymy, zobaczcie, mamy tutaj dzisiaj nawet już dwa obrazy Matki Bożej. Na każdym z tych obrazów Maryja trzyma owoc. Ten owoc życia. Tym owocem życia jest Chrystus. Ona nam podaje ten owoc, tak jak Ewa podała owoc Adamowi. Zobaczcie, i na tych obrazach jest nawiązanie do tego tekstu. Widzimy, że tutaj przy ołtarzu Matka Boża ma w ręku jakiś owoc. No nie wiemy, co to za owoc. Jakaś taka, nie?
Morela. Na obrazie w naszym kościele też Maryja ma w ręku owoc. Też nie wiemy, co to tam za owoc. Czy to jest główka maku? Prawdopodobnie, że to główka maku. Taka jedna pani mnie pouczyła. No, i powiedziała, że to jest główka maku, bo kiedyś z tych główek maku robili grzechotki. Tak mi powiedziała. Ja to przyjąłem za prawdę, bo nic mądrzejszego nie doczytałem. Tak? Ale zobaczcie, to jest ten obraz Maryi. Maryi, która daje owoc, podaje nam owoc Chrystusa. Dlatego w tej pobożności maryjnej naszej nie ma nic zdrożnego. Wręcz przeciwnie. Ja kiedy się modlę, to zawsze modlę się z Maryją, bo wiem, że ona dobrze się modli. Tak? Że ona jak prosi, to zawsze wyprosi. Dlatego zawsze jak się modlę, to modlę się razem z Maryją. Nie pamiętam takiej modlitwy, żebym się modlił tak po prostu sam. Tylko zawsze do tej modlitwy zapraszam Matkę Bożą, tak? Żebym miał świadomość tego, że ta modlitwa do tego Bożego ucha dotrze. Tak jak w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy Maryja przychodzi do Jezusa i mówi, nie mają już wina. Zobaczcie, jak ona fantastycznie, można by powiedzieć, go podeszła. Ona mu nie powiedziała, co on ma robić. Ona przyszła do niego z konkretnym problemem. Nie mają już wina. Jakby chciała powiedzieć, a jak to zrobisz? Nie mają już wina. I zobaczcie, nie jest napisane, że ktoś przyszedł do Maryi. Nie ma w tym tekście, że przyszedł starosta, przyszedł pan młody do Maryi i mówi, Maryjo, no nie mamy wina. Zresztą ona wcale nie uchodziła za Matkę Bożą wtedy. To była jedna z wielu kobiet na tym weselu. Jedna z wielu kobiet na tym weselu. Nikt do niej nie przyszedł. A zobaczcie, że te kobiece oko, ono widzi rzeczy, których, no właśnie, my mężczyźni nie widzimy, a kobiety widzą. I Maryja dostrzegła tą potrzebę, zanim ktokolwiek, cokolwiek powiedział. I z tą potrzebą przychodzi do Jezusa. Zobaczcie, jaką ona ma intuicję. Jezus jeszcze nie dokonał żadnego cudu. Jezus jeszcze nie zrobił nic niezwykłego. A ona ma taką intuicję, żeby przyjść do Jezusa i powiedzieć Mu, w czym problem? Nie mają już wina. Ta odpowiedź Jezusa, taka trochę szorstka. Czy to moja sprawa? Twoja sprawa? My jesteśmy na weselu. Ale niesamowite jest to, że Maryja jakby nie naciska. A prośba jest wysłuchana. I to jak? To nie było takie same wino. To było lepsze wino. Tak? Starosta się zachwycał. Pana młodego wezwał. Mówi, słuchaj, no jak ktoś to zrobił? Że to lepsze zostało na później. Wszyscy robią inaczej. Wyobraźcie sobie minę tego Pana Młodego, bo my też musimy spojrzeć na ten fragment właśnie ze strony tego, co nie jest napisane. Wyobraźcie sobie minę tego Pana Młodego, który kompletnie nie wie, o co chodzi. Jak starosta go wezwał i mówi mu, że dobre wino już poszło, a zostało to najlepsze. I ten Pan Młody mówi, ale jakie wino? Jakie, o co chodzi? Więc taka jest rola Maryi w Kościele. Taka jest rola Maryi w Kościele. Dlatego my wieczorami o 20:30 modlimy się różaniec, czyli modlimy się modlitwę wspólnie z Maryją. Zobaczcie, że te tajemnice różańcowe to są tajemnice związane z życiem Jezusa. A my się nie modlimy do Maryi. My się modlimy razem z Maryją. My przedstawiamy Panu Bogu prośby właśnie za jej pośrednictwem, tak jak ma to miejsce w dzisiejszej Ewangelii. I taka jest jej rola w Kościele i taka jest jej rola w naszym życiu.
Dlatego jak się modlicie, to módlcie się zawsze z Maryją. Zawsze z Maryją. Zawsze do modlitwy zapraszaj Maryję. Jak będziesz zapraszał Maryję do swojej modlitwy, to twoja modlitwa zawsze będzie dobra. Nawet jak będziesz rozproszony, nawet jak coś tam będzie odwracało twoją uwagę, nawet jak myślami będziesz wybiegał do tego, co jutro ugotować na obiad, bo takie myśli też się rodzą na modlitwie. Nie? Rodzą się takie, co to na obiad? To jak będziesz się modlił z Maryją, jak będziesz się modlił z Maryją, to ta modlitwa zawsze będzie dobra. I ona zawsze jest obecna. Ona zawsze jest obecna. Także dzisiaj w tym kościele, także w twoim domu, zawsze wtedy, kiedy prosisz ją o obecność, to ona jest obecna, bo jest matką. A my dzisiaj, oprócz tego, że świętujemy właśnie to święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, to świętujemy też Dzień Dziecka. Bo skoro Maryja jest matką Kościoła, czyli nas i Jezusa, to my jesteśmy dziećmi. I dlatego to dzisiejsze święto, ten Dzień Dziecka, to też jest nasze święto. Także przyjmujcie życzenia z tej okazji. Amen.